Chcemy dzisiaj porozmawiać o czymś, co elektryzuje polskich artystów, o tym, że oni już niedługo będą musieli pracować na kontrakty, stracą umowę o pracę. Jak się pan odnosi do tej sytuacji? Że wyjdziemy jakby spod przepisów kodeksu pracy, ale proszę zauważyć, że mówimy także o tysiącach muzyków orkiestrowych. Mówimy o muzealnikach, mówimy o bibliotekarzach. Wszystkich ich dotkną te zapisy tej ustawy. I najbardziej dzisiaj chciałbym dać sygnał. Nie do wiary jest, jak mogło dojść do tego typu etapu legislacji, że rzecz znalazła się aż w Senacie. Pamiętamy też burzliwe niedawno obrady Sejmu w tej sprawie, więc widać, że i Izba jest w tej sprawie podzielona. Jak może dojść do rozmontowywania tego, co wyszło z Sejmu? Trudno jest mi w tej chwili drobiazgowo Państwa informować. Robiliśmy to już wielokrotnie, od 2 lat. Od 2 lat nie było prawdziwego dialogu, prawdziwych konsultacji ze środowiskami wykonawców. To są pomysły pracodawców, kilkunastu pracodawców, na dodatek reprezentowanych przez prawników Lewiatana, organizacji pracodawców prywatnych, i oni zmieniają polską rzeczywistość. Jest wiele niebezpieczeństw dotyczących losu publicznych instytucji kultury, ale przede wszystkim, że przestają podmiotem być artyści w tych instytucjach. Zmieniają się zdecydowanie warunki naszego życia, a więc warunki pracy naszej i w rezultacie efektu. Ta rzecz naprawdę nie powinna być regulowana biczem ustawy, tylko powinna być ta relacja między pracodawcami a pracobiorcami, jak to jest normalnie w innych dziedzinach, na skutek dialogu społecznego powinna być przeprowadzona. Nie ma tego dialogu, bo nie ma prawdziwych organizacji pracodawców w tej sprawie. Ciągle organizatorzy, czyli samorządy w tej sytuacji uchylają się, nie tworzą takiej organizacji, ale Sejm nie jest od tego platformą, ani ustawa, aby hiperregulować życie wewnętrzne bardzo różnych instytucji, bardzo różnych specjalności artystycznych, a tych artystów w Polsce jest naprawdę nie tak wiele. A o poziomie polskiej kultury, która często jest przywoływana jako wizytówka naszego narodu, świadczą sami artyści. I to nie jest tak, że tylko dyrektorzy mogą stworzyć kulturę. To naprawdę rzesze tysiące wykonawców świadczy o jej wysokim poziomie. My piszemy o tej sprawie od kilku tygodni, alarmuje w tej sprawie Kazimierz Michał Ujazdowski. Niektórzy mówią, że zaczyna się prywatyzacja kultury. Czy to dobra droga? Czy prywatna kultura ma szansę w dzisiejszym masowym świecie przetrwać? Jeżeli ktoś wychodzi z inicjatywą tworzenia prywatnej instytucji, to jest jakaś droga, własne ryzyko, ale my mówimy o sprywatyzowaniu publicznej sfery instytucji. I tutaj wydaje nam się to niestety zagrożenie, ponieważ my znajdujemy się w tym momencie, w którym wiele instytucji jest niedoinwestowanych, co wpływa na ilość premier, na kształt jakby repertuaru. I w tym momencie rozpoczynamy taką dyskusję, zróbcie tę kulturę na wysokim poziomie w mniejszych budżetach. To już jest problemem organizatora, na ile prawdziwych instytucji go będzie stać lub nie. Ale nie twórzmy furtki, żeby wyrzucać poza obręb jakby odpowiedzialności organizatorów, konstytucyjnej odpowiedzialności polityków, nas wszystkich, prawda, za kulturę w Polsce. Tym bardziej, że to się dzieje znowu w takim niebezpiecznym momencie, kiedy świat ogarnęło szaleństwo rozrywki. I te wartości humanizujące ludzi, do których trzeba niestety dopłacać, nie będą znajdowały swoich sponsorów, swoich mecenasów. Tym mecenasem musi być świadome państwo kształtujące odpowiedzialność za wyobraźnię i wrażliwość obywateli. A widzimy, że dzisiejsze czasy są
też nieobliczalne, jeżeli chodzi o wrażliwość, o poczucie tego, że istnieje coś takiego jak społeczeństwo, bo nie chcę używać wytartych słów już, wspólnota, solidarność i tak dalej, ale no, to jest faktem, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będziemy odczuwać, jak będziemy myśleć i jak będziemy tą duchowość rozbudowywać. Dziękujemy bardzo. Gościem portalu MyPeace.pl był Olgierd Łukaszewicz, przewodniczący Związku Artystów Scen Polskich.